Volvo FH. Nie działa. Nie działa mechanizm opuszczania i podnoszenia prawej szyby. Widać, ktoś coś próbował działać. Zebrał to. Gdzieś to widziałem. Klapkę, o. Tu jest. Tu się łamały takie plastiki po bokach tego okrągłego. No i niestety ktoś tu widać próbował kleić. Niestety to już nie będzie się nadawało prawdopodobnie do użytku. Dobra. Spróbuję tutaj określić, co tu jest popsute, bo niekoniecznie ten panel może być popsuty. Może być coś innego. Może zaczniemy od bezpieczników. Bezpieczniki w Volvie są tutaj. Trzeba po prostu... Tu jest taki uchwyt. I trzeba po prostu tak energicznie szarpnąć. Ja mam książki od Volva. Tu mamy napisane po angielsku, od czego są poszczególne bezpieczniki. Winder, ogrzewanie lusterek 27, electric window 30, czyli 27 trzeba sprawdzić i 30. Electric window winder. Pozostałe chyba raczej nie. Zobaczymy. 27 i 30. Tu jest. To jest ten. Już widać z góry, że jest dobry. Tam miał być 27. Miała być 20 amperówka. Czyli to dosyć spory. Żółty. 20 amperów, czyli jest dobry. I miałem sprawdzić jeszcze 30. 30 to jest ten. I 30 mamy electric window winder. No i też widać, że jest dobry. Też 20. Także bez sprawdzania w teście widać, że są dobre. Przeglądnę jeszcze tak, nie mam książki niestety, przeglądnę jeszcze tak z wierzchu. O. Tak ma to być? Tak ma to być. Przeglądnę jeszcze z wierzchu, czy gdzieś przypadkiem któryś nie jest uszkodzony. Te bezpieczniki mają bardzo fajnie, bo mają takie szybki tutaj i widać przez te szybki, czy bezpiecznik jest dobry, czy nie. No, wygląda na to, że wszystkie bezpieczniki są dobre. Tak wygląda na to. Bezpieczniki w Volvie jeszcze są tutaj. Tu na dole. jest taka klapeczka, odpina się ją i jeszcze tam trzeba będzie zajrzeć. Tu mamy taką klapeczkę drugą, otwierano takie, otworzyłem ją zwykłym nożem i niedużo mamy tu bezpieczników, bo jest ich tylko 6. Oczywiście coś tu pisze, ale ja po prostu sobie je sprawdzę, bo nie ma ich dużo, tylko sobie poświecę, z góry będę wszystko widział. Szybki mają, także wszystko widać. Dobra, wszystkie są dobre. Tutaj. No, tutaj. Dobra, bezpieczniki sprawdzone i nie udało się znaleźć przyczyny. Prawdopodobnie wina nie leży w bezpiecznikach. Widać, pracował ktoś nad tym i w Volvie bardzo łatwo można wymontować to. Po prostu wystarczy podważyć tu. I wychodzi nam tutaj to, ten panel. I być może mamy problem z panelem. Widać, że jest na śrubeczkach. Torksach, ja to widzę, nie wiem czy będzie widać, ale ja widzę, że tu są torksy, więc można by było to rozkręcić, ale nie wiadomo czy by coś to dało. Kostka podłączona w każdym razie jest. Tu sprawdzałem wcześniej. Tu jest zamykanie, reglowanie drzwi w Volvie i ten przycisk powinien, ten przycisk obsługuje obydwie pary, całą parę drzwi i nie działa, ale nie działa tu i nie działa również tam, czyli coś jest z centralnym zamkiem i nie działa oczywiście tu i nie działa również tam. Wciskając tutaj te nic nie działa. Może prąd nie dochodzi do całych drzwi nawet. Dobrze. Ale mam tutaj gościa i z tej Volvem. Skoro udało mi się to tak szybko wyjąć, to ja sobie pójdę do niego, pożyczę sobie ten panel na chwilę, zamontuję i sprawdzę, czy to przypadkiem nie to. Trzeba wyjąć. O, dobra. No i już wyszedł. I sobie pożyczę od niego, przyniosę, włożę, na chwilę oddam mu później. I zobaczymy. Mam już obydwa. Pożyczyłem od niego, to on ma lekko tak uszkodzony, ale chodzi u niego szyba, więc po podłączeniu tutaj również powinno chodzić. O! Działa. Czyli mamy zlokalizowaną usterkę. Bardzo fajnie się złożyło, bo już myślałem, że coś, jakiś silniczek albo coś, może jakaś linka, nie no, jakby linka to by było słychać, że chodzi. Silniczek mógł się spalić, nie wiadomo. Mechanizm podnoszenia. Czyli mamy to, trzeba będzie zamówić. Ogólnie fajnie jest, jak coś, że tak powiem, kierowca wie, jak coś zna budowę ciągnika, zna takie podstawowe sposoby zlokalizowania usterki, bo zlokalizowanie usterki to już jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo informacji, pozwala to określić mniej więcej, ile potrzeba czasu na naprawę, ile zejdzie i tak dalej. Można już coś zaplanować, ileś tam roboczo godzin na warsztacie czy coś, mniej więcej oszacować koszt naprawy. Także w tym przypadku kosztem naprawy będzie zamówienie czegoś takiego i oni mi to dadzą, a ja sobie to sam włożę po prostu, bo to jest 5 minut jak widać. Także idę mu oddać, żebym nie zapomniał i ten, no i może będzie działać niedługo. No dobra, przyszła część, panel prawy mamy i zaraz go próbujemy założyć. Nówka sztuka. Tego wyjmiemy. Jak widać, czasem nie potrzeba żadnych narzędzi, wystarczy nóż i dłonie. Dobra. No działa, a teraz jeszcze zobaczę z prawej strony, z lewej znaczy się, jest, działa, z lewej również działa, z prawej działa, czyli jest wszystko dobrze zrobione. To ładnie włożymy. Super. Zastanawiam się właśnie, dlaczego nie działało z lewej przy niedziałającym panelu z prawej strony. Widocznie jakiś obwód musi być zamknięty. Musi być sprawne urządzenie, żeby się zamknął obwód i wtedy działają obydwa. Super. Bezpieczniki i przekaźniki. Tu mamy przekaźniki, a to są bezpieczniki. Tu jest od 37 do 62, a tu jest od 63 do 76. Po środku są. Tutaj po środku są, tylko nie widać ich tak za dobrze. No, 72 tu jest, 70, 71, 72, 70. Dobra. I tu mamy jeszcze przekaźniki i kilka bezpieczników. Jeden przekaźnik i 5 bezpieczników. I jedno puste. Dobra. Tutaj mamy te bezpieczniki i te. To są luźne. One są rezerwa, na zapas. Tutaj jest żabka do wyciągania bezpieczników i wyciąga się nią bezpieczniki. Po kolei. Pociągając do góry można wyciągnąć bezpiecznik i tu jest test i wkłada się te. O. I jak się świeci, zapala lampka, to znaczy, że bezpiecznik jest dobry.